Jak się dzisiaj obudziłyście, to powiedziałyście sobie, szkoda, że to koniec wakacji, czy że fajnie, że idziemy do szkoły? Raczej to drugie. No, fajnie, że przychodzimy, bo spotykamy się z koleżankami i w ogóle. Oczywiście, że nie chciało mi się iść do szkoły. Wszystko zapomniałam za wakacje. Ja tak, ja mam bardzo mieszane uczucia na ten temat, więc ciężko mi powiedzieć. Piąta klasa to już taka bardzo poważna klasa. Powoli już rozpoczynacie drugi etap tej szkoły podstawowej. Co będzie nowym przedmiotem? Czego się obawiacie? Na co najbardziej czekacie te wasze szkolne oczekiwania? Tak, z tym to jest bardzo różnie. Boję się natomiast o matematykę, bo w tamtym roku no nie szło mi najlepiej, ale przedostałam się. To jest ważne i w sumie tak. Które przedmioty twoje są ulubione, których się najbardziej obawiasz? No to lubię angielski, ale obawiam się o geografię. A ty? Ja bardzo lubię biologię i plastykę, a obawiam się geografii. No to dziewczyny, jeszcze na koniec powiedzcie, jakbyście miały mi wysłać pocztówkę z wakacji, to co na tej pocztówce by się znalazło? To chyba byłby to Wiedzień. A ja nie wiem, trudno powiedzieć, bo byłam w wielu miejscach, ale raczej chyba, nie wiem, na balkonie w Wiśle. To może jakaś najsympatyczniejsza i najlepsza potrawa, którą jadłaś na wakacjach i która ci bardzo, bardzo przypadła do gustu? Risotto. Tak, ja bym wysłała do pana pocztówkę z moją świnką morską Tofikiem i z wielkim, pięknym napisem Olesno. Pierwszy rok pobytu w szkole publicznej. Z jakimi oczekiwaniami przy tych wszystkich zmianach przychodzi pani jako nauczyciel do placówki? Ja się po prostu cieszę na tą zmianę, bo troszkę trwało, zanim do tego dojrzałam i mam nadzieję, że sprostam wyzwaniom, które na mnie czekają. No właśnie, tych wyzwań bardzo dużo, to były bardzo gorące, w cudzysłowie, też dla nauczycieli wakacje. Tak, zgadza się. Podstawa programowa odchudzona o sporo, także no my musimy wszyscy teraz wziąć to pod uwagę i informować też uczniów o tym, prawda? Bo podręczniki w sumie nie ulegają zmianie. Także najważniejsze jest to, żeby zrealizować to, co jest do zrealizowania. Nie pogubić się w tym i informować uczniów w trakcie zajęć, co jest nadprogramowo, a co nie. No często się mówi, że to bardzo trudne wyzwanie cudze dzieci uczyć. Co panią skłoniło do tego jednak wyboru takiej, a nie innej pracy, takiej, a nie innej rzeczywistości? W porównaniu z moimi wcześniejszą pracą, gdzie pracowałam praktycznie przy biurku, w ciągu ostatnich lat robiłam warsztaty językowe i to była taka jedyna rzecz, której jeszcze czerpałam radość, więc postanowiłam iść w to w 100%, a nie tylko gdzieś tam pojedynczymi godzinkami. Nauka języków obcych teraz bardzo przydatna, no ale jaką znaleźć metodę, żeby dzieci się ich uczyły? To już jest problematyczne, ponieważ każdy jest inny, każdy się uczy troszkę inaczej. Jedni bardziej ze słuchu, drudzy są wzrokowcami, jeszcze inni muszą dotknąć czegoś, żeby zapamiętać jakieś słówko, więc no to będziemy robić tak, żeby było dobrze. Także muszę najpierw poznać uczniów, a później dostosować odpowiednią metodę nauczania.